Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Poznań Czyta, cyklu realizowanego w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Ja się nazywam Mike Urbaniak, a moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Chmara. Dzień dobry, Łukaszu. Cześć, dzień dobry. Filolog, redaktor, tak jest. Promotor czytelnictwa. Prowadzisz w mediach społecznościowych i na Facebooku, i na Instagramie profil Talking Cloud, którym próbujesz zachęcać, rozumiem, naród do tego, żeby naród książki czytał. I przez kilka lat, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, pracowałeś w wydawnictwie poznańskim, byłeś redaktorem wydawnictwa poznańskiego. Teraz pracujesz w wydawnictwie dolnośląskim. Dolnośląskie to jest grupa Publikat. Tak jest. Grupa Publikat, ale jesteś w Poznaniu. Nie wyprowadziłeś się do Wrocławia. Nie, to jest Poznań wciąż i bardzo się cieszę, dlatego że Grupa Publikat też ma siedzibę w Poznaniu. A, tak, oni są tak rozłożeni. Poznań, Wrocław. Rozumiem, więc czyli wydawnictwo Dolnośląskie po prostu częścią większej grupy, tak która rezyduje, wszyscy rezydują w Poznaniu, słuchaj, jak się okazuje. Powiedz, czy to zajmowanie się książkami to był twój plan na życie od zawsze, czy był taki jednak moment, w którym chciałeś być strażakiem, ewentualnie księdzem? Strażakiem nie, ale kucharzem chciałem być. Lekarzem też, psychologiem też, to może jeszcze to zrealizowanie, zobaczymy, co się gdzieś tam wydarzy w przyszłości. I mam różne wykształcenie na koncie i też wiesz, ta kuchnia cały czas gdzieś tam sobie jest, no bo gotuję dla siebie i przyjaciół, rodziny i tak dalej. Ale wiesz co, książki pojawiły się, kiedy byłem w szkole średniej i wszedłem do... W Poznaniu? Wszystko się dzieje w Poznaniu? Nie, to było akurat 2 godziny od Poznania, ale wciąż Wielkopolska. Więc no nie aż tak daleko od Poznania i ten Poznań zawsze tak mnie... Bo ty skończyłeś filologię w Poznaniu, prawda? Tak jest, na uniwersytecie, tak. To filologia polska była czy inna? To była etnolingwistyka. Etnolingwistyka. Więc trochę szerzej tak światowo. I język angielski, hiszpański, ale ten polski... Czyli język. Tak, ale pisałem pracę z literaturoznawstwa. I to były książki, no i Tokarczuk, gdzieś tam Hesse się pojawiało i takie rzeczy. Więc tak, i wiesz, w szkole średniej wszedłem pewnego razu do biblioteki. Raczyńskich? Nie, akurat nie. To była biblioteka w internacie, w którym spędziłem 4 lata życia. I było tam to takie miejsce no, komfortowe, przyjazne i... Zacząłem się tak bardzo fascynować światem literatury i totalnie mnie to pochłonęło i zacząłem też prowadzić ten profil, o którym wspomniałeś, Talking Cloud na Instagramie. Później gdzieś tam wpadł też YouTube i to się bardzo, bardzo rozkręciło. No i jak sobie, wiesz, studiowałem, dużo było rzeczy po drodze, ale dostałem pewnego dnia propozycję właśnie współpracy najpierw z wydawnictwem poznańskim i zaproponowała mi współpracę Milena Buszkiewicz. I zacząłem z nią pracować już potem właśnie w Poznańskim i prowadziliśmy markę Unidia. No i właśnie, zatrzymajmy się przy niej na chwilę, bo ta marka, ten imprint wydawnictwa Unidia, bardzo dobrze marketingowo wymyślonej nazwie, specjalizował się w, co, specjalizuje się, rozumiem, nieustająco w literaturze dla... Young adults, tak zwane. Właśnie uwielbiam to, że używam nieustająco angielskiego tego terminu young adults, młodych dorosłych, ale to jest jakaś bardzo szeroka grupa ci młodzi dorośli, prawda? Można to różnie sobie postrzegać. Od, nie wiem, 12, 13, nawet 20, trochę szerzej, zależy jak... To są w ogóle, z mojego punktu widzenia, zupełnie inne światy. Właśnie, pomieścić to wszystko w jednej kategorii? Ja szczerze powiedziawszy, najbardziej jakoś mi się ta kategoria kojarzy no, z nastolatkami, z dojrzałymi trochę bardziej, ale dalej gdzieś nastolatkami. I rzeczywiście ta kategoria literatury w ostatnich latach w Polsce wydaje się w ogóle eksplodowała, albo jeżeli nie eksplodowała, to przynajmniej kwitnie bardzo intensywnie. Tak jest. Czy jesteśmy częścią większego obrazka? To nie jest specyfika polska. A skąd teraz, powiedz, akurat tak duże zainteresowanie tą literaturą? Young adults, tę grupę mamy nieustająco, zawsze są jacyś young adults. Dlaczego teraz, powiedz, skąd ten fenomen? TikTok trochę zmienił się. Wszyscy mówią, że... TikTok. Nie, znaczy nie tylko TikTok, ale ogólnie taka jakaś dostępność trochę... Moda na to, że czytanie, że książki to weszło bardziej do mainstreamu. Zarówno TikTok, jak i YouTube. Więcej osób zaczęło mówić o książkach, opowiadać o książkach, gdzieś tam też recenzować te książki. I to były też osoby młode, które docierały do młodego targetu, tak to ujmę. I to się bardzo rozniosło, poniosło. Potem też zostały dostrzeżone osoby piszące te młode, albo te, które pisały kiedyś na odpadzie. Te książki zostały wydane, więc uderzenie w tę grupę docelową. Myślę, spowodowało ten wielki boom w Polsce, ale nie tylko w Polsce, jak powiedziałem. I wiesz, złapanie, uchwycenie tych wszystkich ludzi to było to, czego było potrzeba.
myślę, rynkowi w Polsce i ta sprzedaż zaczęła rosnąć, to zaczęło się nawarstwiać i no, niezły pik nastąpił. Dużo nastąpił takich niezły czynników, pik. Tak, dużo czynników się złożyło na tym. I to można analizować bez końca, moim zdaniem, i nawet praca o tym pisać. Może jakieś kiedyś się pojawią. Może już nawet ktoś, może już nawet ktoś się tworzy. To jest bardzo ciekawe, wiesz co, szczególnie w kontekście takiego powtarzanego jak mantry sformułowania, że młodzi ludzie nie czytają. To już nie jest prawda. I ja się zorientowałem w takiej mikroskali, kiedy otwierała się księgarnia Stonewall w Poznaniu, w co byłem zaangażowany. Byłem tam przekonany, że do tej księgarni będą przychodzili geje po 30. po lekturę na weekend. A tutaj zaskoczenie. A tu zaskoczenie, bo ta księgarnia była naprawdę oblężona przez młode osoby, które przychodziły, nomen omen, chmarami i obsiadały właściwie te półki. Mówiły tak, to czytaj, tego nie czytaj, to jest nudne, to tak, koniecznie weź, tak. To cię pożyczę. I to było fenomenalne. Po pierwsze, że tak dużo młodych osób przychodziło po książki, w tym przypadku książki queerowe. Zresztą takie książki również Winidzia i wydawnictwo poznańskie przecież. Tak, bardzo dużo książek, które są obecne też dzisiaj właśnie w księgarni Stonewall, albo bywam tam, byłem też chyba w zeszłym tygodniu. Spora część tych książek to są książki spod mojej ręki, że tak powiem. Dumnyś. Ja się bardzo, tak, jestem dumny, że one tam są i się cieszę, że tak, wiesz, widać je i faktycznie docierają do kogo trzeba i zmieniają rzeczywistość. To jest dla mnie super cenne. Widzisz, inna rzecz to jest tak perspektywa, no też pewnie, nie wiem, może związana z wiekiem, przynajmniej w moim przypadku, jednak mi się wydawało, wiesz, że też ten książkowy świat na TikToku i na Instagramie i tak dalej, że on jest szalenie powierzchowny, że to jest takie, wiesz, każdy chce zostać influencerem i teraz, dobra, to może spróbuję w książkach i teraz powiem, no fajna, bardzo ciekawa tutaj książka, wiesz, że to są takie komunikaty, no właśnie bardzo powierzchowne, takie, powiedziałbym, wikipedyczne i tak dalej, i tak dalej. I co? I to jest nie, powiedziałbym, że to jest niesprawiedliwe jednak ocena sytuacji. Tak. Oczywiście zależy, no kto, jakie ma już doświadczenie, ile... No jasne, bo są pewnie też takie. ...recenzuje i tak dalej, też w zależności od tego, jaką tam robią edukację, to potrafi powiedzieć trochę więcej o danej książce czy literaturze ogólnie. Ale to nie są powierzchowne treści. Też no bardzo dużo jest tam emocji w tych rzeczach, które piszą osoby nastoletnie głównie, ale też można, czy to na YouTubie, czy na TikToku już też znaleźć pogłębione recenzje książek i wymuskać tam to, co cię interesuje. I to jest wspaniałe. Tylko trzeba czasami dokopać się do tego, co ciebie naprawdę kręci, nie? I czego ty oczekujesz od danego, nie wiem, recenzenta, osoby, która o książkach mówi. Bo jest ich cała masa. To jest rzesza ludzi. I no, jeśli coś ci nie odpowiada, no to może ktoś inny. I też wydaje mi się, że takie podobne gusta czytelnicze łączą ludzi. I też dostrzegam to w tej społeczności bookstagramowej, booktokowej, w bookmediach, no, że są, nie wiem, podgrupy, grupy, które gdzieś tam się trzymają ze względu na to, że no okej, taką czytamy literaturę, to nas bardziej pociąga, to mamy o czym gadać i się wymieniamy tymi informacjami czy też przemyśleniami ze sobą. No i tak to wygląda troszkę. No i ty sam też to robisz, prawda? To znaczy opowiadasz o książkach na YouTubie, opowiadasz o książkach na Instagramie. Instagramie, nie wiem, czy na TikToku, no bo tam na szczęście tam mnie nie trochę ma. Mniej. To rezonuje bardzo. Masz tam, bo liczyłem sobie skrupulatnie przed naszym spotkaniem i tak zsumowało mi się za około 35 tysięcy followersów, więc to jest bardzo fajna, myślę, znacząca liczba. To jest jakaś taka społeczność, która intensywnie ci komentuje, pisze do ciebie, to jest rozmowa, czy to powiedz, jaka to jest polityka, jeśli chodzi o twoje opowiadanie o książkach i kontakt w ogóle z osobami, które, jak rozumiem, chcesz zachęcić do tego, żeby te książki przeczytały. Mnie nieustannie zaskakuje, bardzo pozytywnie, wiesz, bo ten kontakt akurat mój jest dość bliski z tymi osobami, to znaczy, no ja też bardzo tak emocjonalnie podchodzę w ogóle do książek, literatury, ja o tym opowiadam. I też widzę, że ta moja grupa odbiorców jest zbliżona do mnie, nie? I piszą do mnie czasami takie niespodziewanie, albo komentarz na YouTubie, albo gdzieś prywatna wiadomość, jakaś, nie wiem, pani, która mieszka w Poznaniu obok lotniska. I ona każdy mój filmik śledzi, właśnie pisze do mnie, co ona czyta. Wymieniamy się, wiesz, przemyśleniami, jeśli czytaliśmy coś razem. I ona też kupuje książki z mojego polecenia. Jak coś polecam i coś mi się podoba, to ona zawsze kupuje, z tego co pamiętam. Albo czeka, wiesz, jakąś tam chwilę i to mnie tak, jakie ciepło na sercu mi się tutaj robi mi się ciepło na sercu, to chciałem powiedzieć, bo
wiesz, czasami sobie nie zdaję sprawy, że moje słowa mogą faktycznie jakoś tak wpłynąć na kogoś, a tutaj mówię o jednej jednostce, a ich jest no, dużo, a więc to nie jest pojedynczy przypadek. 35 tysięcy, tak, at least. Czasami, wiesz, jest taka recenzja, którą gdzieś tam nagrywam, Empuzjon Olgi Tokarczuk. Ja dawno zapomniałem o tej książce. Dawno zapomniałem, że ja to czytałem i cały czas ktoś wraca do tego filmu. Ktoś komentuje, ktoś chce się wymieniać, wiesz, przemyśleniami. I ja dzisiaj pewnie inaczej bym o tej książce powiedział, bo ona mi się uleżała i tak dalej. Tak sobie myślę, kurde, tam nie powiedziałem nic w ogóle ciekawego i konkretnego o tej pozycji. Ale ludzi tak to przekonuje, tam wyświetlenia sobie narastają, bo ktoś jak chce po przeczytaniu zobaczyć, skonfrontować z kimś, wiesz, opinię, to jestem tam ja na tym YouTubie. I czasami ktoś się ze mną w ogóle nie zgadza. I raczej w takie dyskusje, które są super konfliktowe, nie wchodzę, bo nie mam... Bo są też takie. Nie są też takie, tak. Bo ta książka akurat, Empuzjon, wywołuje różne reakcje. I wczoraj chyba ktoś napisał, czy parę dni temu, że to jest jak lektura szkolna, w ogóle nie ma tam akcji. Kto to w ogóle, po co to napisał? Ja sobie myślałem... Za dużo opisów przyrody. Na przykład. Tak. Skąd my to znamy? No książka, którą ty wybrałeś, też zbiera, powiedziałbym, właśnie różne. Bardzo różne, żeby nie powiedzieć skrajne reakcje. Ale zanim do niej przejdziemy, to jeszcze chciałem cię zapytać, czy te książki, które, o których opowiadasz, to są rzeczywiście twoje zachwyty? To znaczy, czy nie ma jakiegoś planu albo, wiesz, umowy z wydawnictwem, a słuchaj, to weź powiedz nam, bo to się, nie to, że to jest złe, no bo uważam, że opowiadanie o książce z takiego czy innego powodu i tak jest dobre w ogóle. Mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś chce opowiadać o książce, to świetnie, pod warunkiem, że opowiadasz oczywiście szczerze, a nie ze scenariusza, ale czy ty działasz właśnie w taki sposób, że to jest taki spontaniczny wybór czegoś, co cię po prostu zachwyciło, co przeczytałeś, czy jest jakiś system promowania tych tytułów? Ja działam bardzo spontanicznie, też nigdy nie piszę scenariuszy do niczego, przy nagrywaniu nie mam też nic nigdy. I to jest czasami minus, bo muszę, wiesz, tak, nie wiem, okej, zastanowić się, co ja chcę powiedzieć, ale jakoś tak lekko mi to przychodzi i zawsze mówię szczerze. I kiedy dostaję jakieś propozycje współpracy od wydawców, to skrupulatnie wybieram, co jest dla mnie, a co nie. Jeśli coś jest nie dla mnie, nie do końca to czuję, to odrzucam po prostu te propozycje, bo wiem, że mi to nie będzie służyło. Będę się męczył przy lekturze. Wydawca też pewnie nie będzie zadowolony z tej współpracy. Oczywiście mógłbym myśleć, okej, dostanę pieniądze, ale wybieram bardziej świadomie pod siebie i czy faktycznie da mi to jakiś taki komfort, czy nie. I oceniam, wiesz, koszty, czy w ogóle opłaca mi się to robić, więc rzadko bywa tak, że coś super krytykuję. A są takie pozycje też gdzieś tam, czasami tak śmieszkowo podchodzę, nie wiem, do jakiejś recenzji typu The Spanish Love Deception albo Bridgertonowie. Chyba zdjąłem ten film ostatnio z YouTube'a, bo jakiś tak mi się wydał przestarzały. Ale robiłem też takie, wiesz, recenzje, omówienia, które specjalnie miały taki komediowy trochę wydźwięk, bo to nie były książki dla mnie, ale chciałem sprawdzić, co tam jest w tej pozycji, bo akurat serial Bridgertonowi mi się podobał, no to porównam z książką, książka była fatalna i o wiele gorsza niż serial. The Spanish Love Deception to też w ogóle, no nie dla mnie ta książka, nie tylko ja mam taką opinię o niej dość krytyczną, bo uważam, że coś tam poszło bardzo nie tak. Ale zazwyczaj, wiesz, jak już się poznam na książce tego typu, to wiem, że coś może być podobne i już nie sięgam po to, bo szkoda mi czasu. Mam dużo innych rzeczy na głowie i moje życie to jest roller coaster, więc no, po co mam czytać coś, co sprawi, że będę się czuł, nie wiem, że marnuję czas. Nie, no tak, oczywiście, no tym bardziej, że jest, ja mam podobnie, tym bardziej, tak. Że jest bardzo dużo książek, bardzo które dużo. Wymagają, czy raczej chcemy przeczytać. Obstawiam, że ty i ja i pewnie te wszystkie osoby, które nas oglądają, które bardzo lubią czytać, zawsze mają tę kubkę przy łóżku na stole. Wiesz, bibliotekę w domu. No tak, ja tak, oczywiście. Zapchane półki, więc tak. No, więc zawsze jest kolejka. No ale słuchaj, teraz do tej kolejki została dorzucona ta książka, która tutaj stoi. Miasto w chmurach, Anthony Doerr. I to jest twój wybór, bo tak. Przypominam osobom, które nas może pierwszy raz oglądają, że ja zapraszam gościa, goście wybierają książkę. Książkę, która z jakiegoś powodu jest dla nich ważna, która ich zachwyciła, książkę, o której chcą opowiedzieć, no właśnie osobom, które nas oglądają i zachęcić do tego, żeby po nią sięgnęły. To Miszcze opasłe, więc nie jest to lektura na godzinę, ani nawet na trasę Poznań-Warszawa pociągiem. Nawet... Czytałem w pociągu. Ale to... płakałem w pociągu. Płakałeś w pociągu. To mi się też zdarzyło przy okazji, ale nieco innej lektury. Przy tej nie płakałem. Ale zanim... może tak.
Zanim opowiem o tej książce, powiedzmy o samym pisarzu, bo to jest bardzo ciekawy przypadek, prawda? Bo Anthony Doerr właściwie nie od dzisiaj pisze, nie od paru lat, ale co najmniej pewnie ze 20 albo może nawet i dłużej. I wydawał rozmaite książki. Jest takim człowiekiem, który żyje w jakiejś takiej ruralnej Ameryce, gdzieś w Idaho, ile dobrze pamiętam, być może się teraz gdzieś przeprowadził. Wysyłał swoje rzeczy tu i tam, one jakoś nie rezonowały i raptem wtem napisał książkę, nie tę książkę jeszcze, napisał inną książkę. Światło, którego nie widać. Światło, którego nie widać, którą pewnie część osób już dzisiaj zna, nawet nie tyle jako książkę, ale właśnie, ale jako serial na Netflixie. I szał. Szał, absolutny szał. Ta książka okupowała nieskończoną ilość miesięcy listę bestsellerów New York Timesa. Dostała Pulitzera w swojej kategorii, tam literatury pięknej. No i rzeczywiście przyniosła sławę człowiekowi, o istnieniu którego niewiele osób absolutnie wiedziało. No i to jest jego kolejna powieść. No i oczywiście on wydaje ją dzisiaj zupełnie innej pozycji, że tak powiem, prawda? Właśnie człowieka, który okupował listę bestsellerów, którego książka sprzedała się, o ile dobrze pamiętam, to były jakieś naprawdę miliony egzemplarzy, prawda? Tak. W ogóle ta książka na samym Goodreads, portalu Goodreads, ma ponad chyba milion ocen, jest jednym z najczęściej, najbardziej ocenianych książek. Właśnie All the Light We Cannot See, czyli Światło, którego nie widać. A czy ty czytałeś? I co sądzisz o tej książce? Nie podobałam się. Krótka recenzja. Uważam, że to jest całkiem sprawnie napisana książka. Czytałem ją, jak jeszcze byłem nastolatkiem. I ona była okej, była nawet dobra. Tylko nie do końca, nie wiem, dla mnie nie poczułem, że to jest coś super wyjątkowego. Akurat ja. Ale wszyscy wokół mnie mówili, że były super, wow. To jest spoko książka. I też oceny gdzieś tam ze świata to chyba potwierdzają. I ona była też taka dla ludzi, taka do człowieka. I nie dziwię się, że ta nagroda została przyznana, chociaż ja raczej przyznałbym nagrodę więcej tej książce niż tej poprzedniej. I co do ekranizacji jeszcze, to uważam, że niestety nie jest zbyt dobra. I czekałem na nią z taką nadzieją, że będzie super, wiesz. Mimo naprawdę takich dużych nazwisk, tak, obsada świetna, które tam grają. Tak, niestety jest tak bardzo disneyowska ta ekranizacja, taka nie oddająca w ogóle realiów tego, co myślę, działo się. Łukasz Mara mówi nie. Zarówno książce, jak i filmowi to już ustaliliśmy, ale przejdźmy do tej. Dlaczego wybrałeś tę książkę? To jest pierwsze pytanie. Bo rozumiem, że osoba z niezliczoną ilością książek w domu i przeczytanych ma wybór trudny, a może nie był to trudny wybór, może to był szybki wybór. Powiedz, jak to było u ciebie, bo różne tutaj moi goście mają strategię. Niektórzy się głowią w nieskończoność, niektórzy intuicyjnie wybierają bardzo szybko jakiś tytuł. A jak to było u ciebie? Było kilka takich pozycji, które mógłbym tutaj przynieść, o których mógłbym powiedzieć. Nie chciałem tak sztampowo wybierać tych, które gdzieś tam zawsze wybieram. Ale to była jedna z pierwszych, które przyszły mi na myśl i to jest praktycznie jedna z takich moich ulubionych książek z tego powodu, że wracam do niej myślami często i mało jest takich pozycji, o których ja tak, wiesz, aktywnie myślę, które gdzieś tam przy czytaniu innych lektur mi się odzywają, wiesz, w głowie i w pamięci, a ta książka to robi i ta treść, i ta fabuła, i to wszystko, co zobaczyłem właśnie w Mieście w chmurach, gdzieś tam zostało we mnie i wraca. I kiedy coś takiego się dzieje, no to ja nie potrafię tego zignorować i wtedy sobie myślę, okej, no to coś mi to zrobiło, zostało we mnie i są powody, dla którego zostały właśnie te konkretne rzeczy i ci bohaterowie tutaj. To było dla mnie coś na początku, nie wiem, było mi się trudno wbić w tę książkę, jakoś tak wejść do tego świata, ale im głębiej chodziłem, im dalej, wiesz, to wszystko, tym bardziej rozumiałem i zamysł całej tej książki. Jej konstrukcję, która jest, uważam, genialna. Jakieś małe rzeczy, które się tutaj komponują i zgrywają ze sobą. I ja bardzo lubię, wiesz, szczegóły, kiedy autor, osoba pisząca, zwraca uwagę na szczegóły i kiedy nie zostawia czegoś od tak sobie, jakiś porzuca i no, tutaj sobie zróbcie sami. I oczywiście jest tutaj pole do interpretacji bardzo duże i to też kolejna rzecz, którą doceniam. I wydaje mi się, że tego mi zabrakło właśnie w tej poprzedniej książce, a to znalazłem tu. I byłem oczarowany tym, czego doznałem właśnie przy końcówce tej książki. I można zarzucić tej książce, że jest nieco sztampowa, że jest też trochę taka
nie wiem, za bardzo podkoloryzowana pod kilkoma względami. Mam tego świadomość. Mimo tych jakichś, wiesz, wad, minusów, rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, to na mnie to działa. I kawałek mojej duszy gdzieś tam został właśnie z tą książką. Anthony Dyer byłby zachwycony, ale wiesz co, bo właśnie powinniśmy teraz powędrować w stronę pytania odpowiedzi, a o czym jest ta książka, bo... No tak, wypadałoby powiedzieć. Ja się uśmiecham dlatego, że bardzo niełatwo jest powiedzieć, o czym jest ta książka. To jest jedna z tych książek, tak, które taki problem sprawiają. A widziałem też, oglądałem taki reportaż, który poświęcony jest twórczości autora i który pokazywał rozmaite notatki lektury, który mi się inspirował, pisząc tę akurat powieść, ale to, co najbardziej mnie zaciekawiło, taki wielki arkusz z rozrysowaną mapą wątków, bohaterów, perspektyw i czasów, bo one też tutaj odgrywają bardzo dużą rolę, bo tu jesteśmy w ogóle w różnych bardzo epokach. To wygląda jak moje rysunki z lekcji plastyki w szkole mniej więcej. Znaczy nie ma to pozornie żadnego ładu ani składu, chociaż ten ład i skład w tym szalenie skomplikowanym świecie jest. Więc co ty byś odpowiedział na pytanie, Łukaszu, a o czym jest ta książka, która cię tak zachwyciła? O czym jest to Miasto w chmurach, powiedz nam? O mocy literatury. Tak w jednym zdaniu. Bo najlepiej jest podsumować książkę w jednym zdaniu. Kiedy da się to zrobić, to znaczy, że książka jest okej, że jest dobra, że można, wiesz, że nie jesteś zagubiony jako czytelnik, jeśli wiesz, o czym to było. I też myślę, każdy pisarz powinien przed pisaniem na takie pytanie sobie odpowiedzieć. O czym ja chcę napisać książkę w jednym zdaniu? I myślę, że mu się to udało. No i ta książka jest dedykowana bibliotekarzom, bibliotekarkom, osobom pracującym z książkami. I to jest taka myśl przewodnia w ogóle tej książki. Dla bibliotekarzy w przeszłości, teraz i w latach, które nadejdą. To jest ta dedykacja. I kiedy się spojrzy właśnie na tę dedykację i na całą tę fabułę, konstrukcję, to ma sens, bo jest przeszłość, te nasze czasy gdzieś tutaj współczesne, bo 2020 chociażby i okolice. No i jest też ta przyszłość, tak, która jest nieznana, która nadchodzi. Ta przeszłość, powiedzmy, jest dość daleka, odległa, prawda? Bo jesteśmy w jakimś XV wieku, tak, jesteśmy w Konstantynopolu. 453 rok, oblężenie Konstantynopolu. Tak, i tak, jego zdobycie, jego upadek i koniec Bizancjum. Tak. Jesteśmy gdzieś w wieku XXII, który mamy teraz XXI, to w XXII, gdzieś na statku kosmicznym, który leci w kierunku... W sumie nie wiemy, co to jest za czas, no kiedy tak, to jest, kiedy to się dzieje, nie? No tak, ale jest to bardzo daleka przeszłość, no bo mamy tam, chociaż właśnie mamy sztuczną inteligencję, która steruje statkiem kosmicznym. Może to nie jest bardzo daleka przeszłość. Właśnie, najprawdopodobniej jest to za 5 lat, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje. No i mamy właśnie takie czasy, no właśnie współczesne, bliskie naszym czasom. Mamy też zestaw bohaterów z tych bardzo różnych bohaterów, z tych różnych okresów. Powiedz coś o nich. Coś o nich. No, mamy tutaj reprezentację queerową, więc to jest taki aspekt, który doceniłem i który nie jest aż tak wyraźny na początku. Dlatego warto się zagłębić już tym dalej w fabułę i to, co się działo wokół tego bohatera. To było coś, co mnie jakoś tak urzekło i było mi strasznie też i przykro i smutno, kiedy czytałem jego historię. Ale też wydawało mi się to bardzo, wiesz, rzeczywiste, takie prawdziwe i realistyczne. Na razie nie powiem, który to bohater, żeby nie zaspoilerować. Może właśnie chciałem to powiedzieć, dobrze, że to powiedziałeś. Dobra, tak, to nie na razie zachowam to gdzieś tam w tajemnicy, ale jest coś takiego tutaj. Mamy upokochawciarkę. Mhm. Tak, mamy. I mamy też człowieka imieniem Omeir, który ma zajęczą wargę i jest postrzegany jako taka jednostka wykluczona, wyklęta trochę. Ma swojego osła, z tego co pamiętam, na przestrzeni tej fabuły. Woła. Tak. No i jest tam też taki motyw. I to są ci bohaterowie z tych czasów Konstantynopola, z tego XV wieku. Pierwszy bohater, którego nie chcesz zdradzać, jest z tych czasów naszych współczesnych. No i mamy też bohaterkę z tej przyszłości. Tak, i to jest Konstanc. Jej imię Konstanc chyba było, tak? Tak. I ona, poznajemy ją jako pierwszą w ogóle. Poznajdujemy się na statku Argos, który leci gdzieś. No i to jest któryś tam dzień tej misji statku Argos. I ona jest zamknięta. Jest zamknięta w pomieszczeniu i dostaje tam pożywienie od właśnie komputera, sztucznej inteligencji. I ona stara się dowiedzieć czegoś, jakoś tak przeszukać i pamięć tego komputera, dowiedzieć się różnych rzeczy. No i taka
nuta niepewności jest od samego początku. Czemu ona tam siedzi, co się z nią dzieje, co to są w ogóle za czasy. I to jest tajemnica, którą będziemy odkrywać powoli, zagłębiając się w fabułę Miasta w chmurach. I to mnie tak przy tej książce trzymało. No i w pewnym momencie nastąpi rozwiązanie tej tajemnicy. To rozwiązanie następuje po wielu, wielu stronach, bo książka nie jest cienka, ale też trzeba powiedzieć, powiedziałeś o tym właściwie, także ta książka jest właściwie o literaturze, ta książka jest o książce, ona w tym pewnym sensie właściwie jest autotematyczna, jest na pewno czymś, co kochają osoby, gdzieś lubiące tego rodzaju literaturę, ale też właściwie tekst, tajemniczy tekst jest właśnie, w ogóle, trzeba to powiedzieć, prawda? Mamy tutaj ptaki Diogenesa, które są też podstawą istnienia tej książki, tak? I to jest tekst, który łączy wszystkie te wątki, okresy i tych wszystkich bohaterów. Ja mam takie poczucie, że teraz że osoby, które nas słuchają, myślą sobie tak. Ja w ogóle nie wiem, o czym jest ta książka, o czym oni mówią. Jestem przekonany o tym. Trudno jest to ugryźć, tak. Poza tym jednym takim zdaniem podsumowującym. Bo to jest ta plątanina, prawda? Tak. O której mówiłem na początku. Tych światów, różnych perspektyw, różnych okresów, różnych bohaterów. Jest ten tajemniczy tekst, jest odkrywanie tego tekstu. To wszystko jest połączone właśnie też z antykiem. No, zwróćmy uwagę na sam tytuł, prawda, tej książki, który z kolei właściwie nawiązuje też do ptaków Arystofanesa, prawda? Znaczy to jest rzeczywiście niezwykle misternie utkana opowieść, o której, no nie wiem, może po prostu ja nie potrafię, a może my nie potrafimy tego zrobić, ale o której opowieść jest szalenie trudna, jeżeli w ogóle nie niemożliwa. Ja szukałem, wysłucham? Ta książka ma warstwy. Ta książka ma warstwy, a wiesz, ja szukałem na przykład takich wypowiedzi czy rozmów z Rojerem, żeby on powiedział właściwie, co on uważa, o czym jest to dzieło. I on właściwie ma podobny problem. Znaczy nie dlatego, że nie wie, o czym napisał oczywiście książkę, ale dlatego, że no niepodobna tak naprawdę opowiedzieć, o czym ona jest. Nawet w takim jakimś syntetycznym. Tak. I też uważam, że sama ta fabuła i przebieg, on jest bardzo powolny, to nie jest aż tak istotne. Dla mnie istotniejsze jest to, co ty poczujesz przy tym i co tobie ta lektura przyniesie podczas czytania, jakie właśnie przemyślenia, jakie refleksje i z czym cię zostawi, bo też co dla mnie tutaj było istotne, to takie określenie, gdzie my się w ogóle znajdujemy jako ludzkość, jako człowiek. Ja miałem takie wiesz, przemyślenie, jak jestem człowiekiem w tym świecie, co to znaczy, dlaczego tak, co na mnie wpłynęło i to, że tu jest taka siatka połączeń, to też dla mnie jest odzwierciedlenie w ogóle świata, naszej w ogóle wiesz, cywilizacji i tego wszystkiego, co było kiedyś i wciąż wpływa na to, co jest teraz. I to tego nie da się jakby odciąć. Mimo, że czasami się jakoś tak, mam wrażenie, próbujemy od tego odciąć, to ta książka mi uświadomiła, że to, co było wieki temu, wciąż rezonuje. To wciąż jest aktywne. Trochę jak z genami, nie? Które sobie ludzie przekazują. I tak jest też z książkami, z literaturą, ze słowem, no bo są to też nawiązania właśnie do Homera, do pierwszych w ogóle tekstów, to też starożytnych aoidów, chociaż nie wprost, do tego przekazywania opowieści w formie oralnej, tak? I do początków w ogóle tekstu, piśmiennictwa, pisma i dużo jest takich tutaj rzeczy małych, gdzieś tam czasami też wrzuconych w dialogi, jakieś małe akapity. I dla mnie, wiesz, jako dla osoby, która się interesuje jara literaturą, to było wiesz, jak zrywanie czereśni z drzewa. I się rozkoszowanie tym, bo ja lubię takie rzeczy i lubię też, kiedy autor traktuje mnie nie że poważnie, ale też uważam, że ta książka, w zależności od tego, jakie masz doświadczenie z książkami, literaturą, to zobaczysz tam trochę mniej albo trochę więcej. I to jest świetne, bo kiedy do niej wrócisz po kilku latach, nabierzesz, nie wiem, więcej doświadczenia, bo życie cię nauczy życia, tak w cudzysłowie, to zobaczysz tu jeszcze coś nowego. I książki, które możesz ponownie odkrywać, no są dla mnie osobiście najcenniejsze. I uważam, że to jest taka pozycja. I rozumiem, że zachęcałbyś te osoby, które mają problem z wgryzieniem się w te lektury, żeby się nie poddawały. Ale wiesz, to jest coś, co się pojawia naprawdę w rozlicznych recenzjach związanych. I ja też to miałem. Ja przyznaję, że ja też to miałem. Ja też. I wiesz co, i zastanawiam się, nawet nie wiem, mówiąc szczerze, czy gdyby nie to, że wiedziałem, że musimy o niej porozmawiać, czy ja bym jej nie odłożył. Ale może bym do niej wrócił, nie wiem. Dlatego, że rzeczywiście ona jest... Przynajmniej, no, kiedy ja się za nią zabrałem, to szalenie ciężko mi było jakoś, wiesz, na ten haczyk jakoś się złapać. Ale jak się wytrzyma,
Ja potwierdzam. Jak się zrobi jeszcze jedną kawę, się usiądzie i się wytrzyma, i te kolejne stronice się przewraca, to rzeczywiście jest w tej książce jakaś tajemna moc, która człowieka wciąga, no i po prostu my też chcemy wiedzieć po prostu, bardzo chcemy wiedzieć, co się wydarza dalej. I w tym sensie to jest, powiedziałbym, super ryzykowne też zagranie pisarza, prawda? To znaczy, no bo każdy chce, przynajmniej funkcjonujemy w takim świecie, w którym bardzo często się mówi, jak ważne jest pierwsze zdanie, jak właściwie ważna jest pierwsza strona, bo tak naprawdę one decydują o tym i na pewno ja tak mam, że otwieram jakąś książkę, czytam pierwszą stronę i już wiem, że lecę dalej, prawda? A ona dokładnie jest antytezą tej koncepcji, ta książka. Zgadzam się, bo wiesz, te ptaki mamy na początku, to jakiś Argos, jakiś statek, króciutkie rozdziały, nie wiesz, co się dzieje przez 300 stron tej książki, a potem wszystko ci się składa w całość. I to jest niesamowite, ale też wydaje mi się, że on Doer mógł sobie na to pozwolić z tego względu, że już miał pozycję, tak? I wiedział, że no niezależnie od tego, co sobie tutaj napisze, to ludzie sięgną, spróbują, zobaczą, ma jakąś tam grupę. Bo przecież dostał Pulitzera. Zresztą ta książka też jest chyba do National Book Award nominowana. A przy tym masz rację, to znaczy, no jeżeli to był pisarz, który okupował przez nieskończoną ilość czasu listę bestsellerów New York Timesa i dostał tak prestiżową nagrodę, to też jest to, że nawet trzeba sięgnąć, szczególnie ci, którzy literaturę wielbią, to musimy sięgnąć. Mógł sobie tutaj poeksperymentować, już nie miał takiego chyba poczucia, że coś musi, nie wiem, udowodnić, albo pewnie, wiesz, kwestie finansowe już nie są dla niego problemem i tak dalej. Więc myślę, że jak się sprzeda 15 milionów, 20 milionów książek, a potem ekranizację jeszcze Netflixie. Ekranizację na Netflixie, to się żyje godnie. Myślę, że tak, dlatego mógł sobie zrobić, co sobie chciał, tak, i postanowił, że okej, robi to. I też z tego, co wiem, to wiele lat mu zajęło napisanie tej książki i też kilka, albo nawet kilkanaście wersji było tej książki. I nie dziwię się, bo wydaje mi się, że na początku mogła mieć objętość trzykrotną albo coś ten deseń, bo ona jest ociosana, tak, zredagowana na pewno porządnie i nie ma tutaj zbędnych elementów. Zwłaszcza kiedy do niej się już wróci po skończeniu, właśnie po jakimś czasie, to zobaczysz, że to wszystko, co jest na początku, ma sens i jest po coś, nie? Wszystko to jest tak nabudowywane, powolutku, żeby dotrzeć do którychś tam punktów w tej fabule, gdzie zaczną ci się łączyć kropeczki i zobaczysz ten piękny obrazek i całość. Nazywa Dreyer bibliotekarzy opiekunami ludzkiej wiedzy. Bardzo mi się to spodobało. Tak. I to jest ta książka, prawda? O tym też, jak to jest ważne, jak literatura jest ważna, jak kultura jest ważna, jak rzeczywiście to, o czym powiedziałeś, jak ona się cudownie łączy, jak zazębia. Zresztą nawet o tym, o czym powiedzieliśmy, i w tytule tej książki, i odniesień, i do antyku, i do wymyślonych przecież, on wymyśla tutaj zupełnie właściwie niby antyczny tekst, prawda? No tak. Jak to fenomenalnie się zazębia. Też trudno o tym mówić, ale jest coś rzeczywiście absolutnie fenomenalnego w tym, w tym pudełku, w tej szkatule, w której ta wiedza, kultura, to, co zdobywamy, jakby trwaj do naszych czasów, bo my to sobie możemy pięknie przetwarzać, możemy się tym bawić, ale czujemy łączność. Ja czułem łączność z tym Konstantynopolem, muszę ci powiedzieć. Powiem ci, że ja też. Nie wiem dlaczego. To było niesamowite, jakoś, wiesz, ta kwestia właśnie jest tam zagłębiania się w te meandry, korytarze i ta ucieczka też stamtąd. Ja byłem bardzo podekscytowany tym wszystkim, co tam się działo i też jakaś taka... chciałem uchronić tę bohaterkę, wiesz, przed niebezpieczeństwem. Kibicowałem jej, żeby jej się udało uciec, ocaleć. I poruszyła mnie właśnie ta część. Też nie było mi najbliższe. Też muszę się zastanowić, co było mi najbliższe teraz. Bo też doceniłem to, że każda z tych postaci ewoluuje na przestrzeni tej książki. No i każda z nich dostaje to swoje miasto w chmurach w jakiejś formie. Bo tu jest takie dążenie trochę do takiego ocalenia siebie, trochę poznania, nie wiem, czegoś, co jest poza tym światem rzeczywistym. Tak, no i utopijnego świata. Każdy gdzieś, może nie każdy, ale myślę, że większość na pewno ma gdzieś takie. Tak. Chcielibyśmy latać, chcielibyśmy tego chmurno-kukułkowa, czy kukułkowa chmurnego się udać i żyć w tym wyobrażonym, wspaniałym, cudownym świecie, który właśnie sami sobie projektujemy. Nie? Kto by nie chciał. Tak, i na końcu tej książki jest, do mnie to przyszło, że każda z tych postaci znajduje swoje miasto w chmurach, tylko w takiej swojej wybranej formie, czyli tutaj w wnętrzu, nie? Znajdują ten raj, powiedzmy tak, upragniony i tam jest takie słowo paradiso, bo z greckiego. I to jest na ostatniej stronie, gdzie tam już jest snuta pewna opowieść po raz kolejny,
jest taka klamerka trochę kompozycyjna i to mnie urzekło. I to jest coś, co też doceniłem naprawdę mocno, że wiedział, jak to tam sobie zakończyć sprytnie. To doceńmy też i powiedzmy, bo to jest ważne, że Jerzy Kozłowski przetłumaczył tak, tę świetnie. Książkę. Nie zapominajmy o tłumaczach. Myślę, że to było wyzwanie. Było na pewno, tak. Więc panie Jerzy, gratulacje. Znakomity przekład. Tak. Znakomity przekład i książkę wydało wydawnictwo Poznańskie. Więc polecamy państwa uwadze. Tę książkę, o której słabo potrafimy opowiadać, ale wyszło całkiem może. No, mam nadzieję, że zachęciliśmy niejedną osobę do tego, żeby po nią sięgnąć. Ta książka jest oczywiście w Bibliotece Raczyńskich do przeczytania. No i taki oto sposób sobie dofrunęliśmy do naszego odmurno kukułkowa. Cieszę się, ja zachęcam gorąco do czytania, bo myślę, że to jest naprawdę wartościowa lektura. Można sobie do niej wracać i też czytać przez, nie wiem, pół roku, rok może, ale to też nie warto. Można też czytać w pociągu. Można. Na trasie Warszawa, Poznań. To rzeczywiście z połowę można na tej trasie spokojnie przeczytać, wracając z Warszawy drugą połowę i pozamiatane. Nie, ale rzeczywiście jest to, może powiem jeszcze na koniec, że to jest, a propos konstrukcji tej książki, że to jest też książka, którą właśnie można sobie dawkować, bo to też jest ciekawe, nie? Że ja przynajmniej tak miałem, to znaczy, że to nie jest taka książka, którą musisz chapsnąć na raz i że nie śpisz i pijesz tylko kawę i już nic cię nie interesuje, ale to jest rzeczywiście książka pewnie przez tę konstrukcję, którą tak sobie można nakapywać i tak ono ją można bardzo długo czytać. No może tak żyć z tobą przez jakiś czas i myślę, że to byłoby super doświadczenie, jak sobie ją rozkładać na części i potem sobie, wiesz, powoli łączyć. To nie jest książka, no nie jest to kryminał, thriller, który można chapsnąć i przed spaniem i potem śnić o różnych rzeczach. Chociaż o tym mieście w chmurach myślę, że śni każdy w jakimś stopniu. Więc tak, dozować sobie trzeba taką literaturę. Słyszą państwo, mówił Łukasz Chmara, że literaturę taką trzeba sobie dozować. To jest Miasto w chmurach, Anthony Doerr napisał tę książkę, pięknie zresztą, bardzo ładnie wydana przez wydawnictwo Poznańskie, czeka na państwa gdzieżby indziej. Zobaczcie, mam znaczników tu. Ale masz tych znaczników. Jest pisana cała. A ja mam ołóweczkiem, ja skromniej. Ja też ołóweczkiem, ale no. Ta książka niepopisana i bez znaczników czeka na państwa w Bibliotece Raczyńskiej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Thank you.